wymiana między graczami, PvP w Pokémon Go. O tym dowiedzie się w tym odcinku. Zapraszam. O co to w ogóle chodzi? Już wam tłumaczę. Na portalu Waypoint został opublikowany 8 lutego artykuł z Johnem Henke, gdzie on wypowiada się na temat tego, jak wyglądała cała w ogóle współpraca z ludźmi oraz jak wyglądały jej kolejne etapy w trakcie jej publikacji i jakie są kolejne etapy właśnie, nad którymi pracują w 2017 roku. Ale traj, gdzie jest wykrywanie jajek? Dla niecierpliwych, wykrywanie jajek jest na samym końcu odcinka, z tego względu, że najpierw chcę wam powiedzieć wszystko odnośnie tego artykułu, a po drugie zostało mi 2,5 km, żeby wychodzić właśnie te wszystkie 80. Czemu to chciałem zrobić dzisiaj? Z tego względu, że dzisiaj jest ostatni dzień, gdzie podwójne są cukierki, a jeżeli mi wyjdzie Snorlax lub jakiś inny Pokémon bardzo dobry, czy też nawet Chansey, no to warto mieć właśnie większą ilość cukierków właśnie dla tej postaci, dla tego Pokémona. Przejdźmy jednak do artykułu. Początek artykułu bardziej wygląda jak historia, jak powstała gra, w ogóle jakie były problemy itd., itd. Jednak nas interesuje ta druga część. Przyszłość Pokémon Go. John Henke mówi: Niantic chce teraz skupić się na rozgrywce między graczami, na kooperacji, która oferuje o wiele więcej niż mechanika tylko łapania Pokémonów. I to jest bardzo kluczowe zdanie, z tego względu, że w tej chwili faktycznie gra nam oferuje tylko możliwość łapania Pokémonów oraz jakby współpraca, czy nie, kooperacja z sztuczną inteligencją, jaką jest właśnie walka na gymach. Przy kooperacji między graczami przychodzą do głowy dwie rzeczy. Trading Pokémon, czyli wymiana między graczami, oraz PvP. Henke tą wypowiedź przewidział, dlatego powiedział od razu, że kilka nowych rzeczy wejdzie do gry wkrótce, ale w skróconej wersji, bo Niantic chce w tej chwili ukończyć pracę nad grą, która jest w fazie bety. Czyli możemy się spodziewać, że trading między graczami oraz PvP będzie w wersji skróconej. Jak to będzie wyglądało? No, na więcej informacji musimy czekać. Ciekawa jest również druga część tej wypowiedzi. Niantic również chce wstrzymać wypuszczanie i promowanie nowych eventów na większą skalę, bo żadna firma nie stworzyła niczego podobnego. Dlatego będą starać się najpierw ogarnąć to, jak stworzyć, by nie zepsuć jeszcze bardziej gry, niżeli w tej chwili jest przez cheaterów. Bo jakby nie patrzeć, istnieją również osoby jakby niepełnosprawne, które, no, grają legalnie w tę grę, a ci, którzy na pewno są sprawni, siedzą przed komputerem w domu, jak ostatnie pizdy, ale tak nawiasem. I to jest teraz ciekawe. Moje serce jest skupione na eventach i to jest to, co chcę rozwiązać w 2017 roku. To skomplikowane do zrobienia i na skalę taką, jaką wymaga Pokémon Go. Możemy się z tym w ogóle jakby utożsamić z tego względu, że my wiemy, że jakiekolwiek eventy, jakie mogą stworzyć właśnie Niantic, muszą jakby korelować z różnymi krajami, z różnymi w ogóle jakby strefami czasowymi. I to jest niesamowicie do w ogóle wykonania, z tego względu, że nie mogą być pokrzywdzeni gracze. Czyli przypuśćmy, jak ostatnio był event właśnie w Japonii, no to jakby nie patrzeć, takie eventy właśnie do krajów chcą jakby wspomóc jakby nie tyle gospodarkę, co też jakby rozrywkę i też jakby turystykę całą w ogóle danego kraju, danego w ogóle innych krajów na całym świecie. Ale muszą to tak w ogóle jakby rozwiązać, żeby żaden kraj, żaden w ogóle jakby kontynent nie czuł się zapomniany. Na tyle, że mógłby uczestniczyć i miałby możliwości, żeby uczestniczyć we wszystkich eventach. Możemy dywagować, spekulować na temat w ogóle tego, jak to będzie wyglądało, jednak całość pomysłu i rozwiązanie jego musimy zostawić w firmie Niantic. Oni się na tym znają. Ostatnie zdania właśnie w tym artykule mówią o tym, że we wszystkich eventach, które do tej pory były, bardziej Niantic skupiała się nie na graczach, którzy w tej chwili grają w grę, tylko żeby wprowadzić nowych. Niantic też będzie starało się znaleźć sposób na wprowadzenie nowych graczy do gry na własnych warunkach. Kluczowe zdanie. Druga generacja Pokémon nadchodzi. I Henke będzie starał się stworzyć społeczną stronę dla gry, która miałaby styczność z graczami. Czyli to w ogóle czego oczekiwaliśmy, czyli community managerów oraz właśnie druga generacja. Wszystko jest owiane w ogóle w tej chwili taką otoczką tajemniczości, z tego względu, że wszędzie są słowa, które się powielają. Wkrótce, nadchodzi i inne potem podobne. W tym wszystkim jest podana tylko jedna data z przyszłości. 18 lutego. Czy ta data nam ma sugerować, że będzie coś nowego? Czy dadzą nam tylko same informacje? Tego nie wiemy. W każdym razie wiemy jedno. Do tego czasu, do 18 lutego, zostały wydłużone lury 6-godzinne właśnie z eventu tego walentynkowego. Na więcej informacji musimy czekać oczywiście od nie tyle samego Henke'ego, co od całej grupy Niantic. Jak to będzie wyglądało? Mam nadzieję, że niedługo się z tego dowiemy. A póki co, ja zasuwam wykluwać jajka.
Dobra, jajko odpali jeden czas, które w ewolucji robię. Dostało 100 metrów do dziesiątek, więc jakoś czas w ogóle musiałem zorganizować sobie, żeby odpalić w międzyczasie też jajko. Przez mikrofon się lepiej mnie słucha, prawda? I są dziesiątki. No to lecimy. Pierwsza dziesiątka. Mam nadzieję, że Snorlaxy przynajmniej dwa będą. To są w każdym razie stare jaja, więc... mogą być i też te z drugiej generacji. Podwójne cukierki w każdym razie są. Następne. Ta druga generacja w ogóle w dziesiątkach mi troszeczkę bruździ. Bo... właśnie! Same elekiny mi wpadną! Tego nie chcę! No, nie. Nie! Trzeci elekid! Co jest grane? Proszę, normalne Pokémony! Nie te drugiej generacji! Chelsea! Pierwszy raz Chelsea z jajka wypadła! Jest! Tylko chujowe skilla, ale bajka, da się da przeżyłować. Chelsea z jaja, tyle czekałem na ten event i w końcu dopiero w starym jaju wypadło. Magby. Ile dość jaj? 3, 4, 5, piąte, jeszcze 3 chyba. Chelsea z jaja po takim czasie. Pinsir. Stare jaja, jak powiedziałem. 1500, wersja do dupy tego Pinsira i ostatnie jajo. Prawdopodobnie. I żadnego Snorlaxa. Fuck. Jest Snorlax! Jest! W końcu Snorlax! Kurde! Body Slam League. Drugi dobry, pierwszy znośny. Super! Jest świetnie, 60 cukierków. Ile padło, nawet nie będę dokładnie. 60, nie wiem, 14. 40? Kodma Attention, czyli poniżej 80 albo 80 nawet. Spoko. Wykrywanie w miarę okej, okay, tylko te kurde elekiny na start. Dobra, jeszcze jedno? Chyba źle liczyłem. A mi się wydaje, że jestem dobry z manoteki. I smuczum. Dobra, czyli wykluliśmy wszystkie Pokémony z drugiej generacji. Z dziesiątek, jakie tylko były. Okej. Okay. To jest tyle, nie? No, pasi, bo jeszcze wpadł w ogóle jaj ten cukierek. Ale kurde. Wciąż brakuje Aerodaktyla i Hitmonchana. Dwa ostatnie Pokémony z pierwszej generacji. I byłoby zajebiście. Nic, trzeba będzie dalej polować na dziesiątki. Okej, okay, ja tu będę sobie w tej chwili robił ewolucję. A za mnie się witam, a żegnam i witam w następnym odcinku, który będzie w najbliższej przyszłości. Sądzę, że w ogóle tak do tygodnia czasu, albo jak nie szybciej. To było tyle w tym odcinku i...